oto sztylet czasu. A więc nie marnujmy czasu i opowiedzmy sobie o filmie Wolny Strzelec. Excuse me, sir? I'm looking for a job. Jake. Jelen Hulehej. Debiutował w 1991 roku filmem Sułtani Westernu. A najważniejsze z jego ról to Donnie Darko, Życiowe Rozterki, Pojutrze, Tajemnica Brokeback Mountain, Jarhead, Bracia, Książę Persji, Miłość i inne używki, Bogowie ulicy oraz Labirynt. Wolny Strzelec został wyprodukowany przez studio Bold Films, które możecie znać ze współpracy przy takich filmach jak Legion, Drive, Tylko Bóg Wybacza czy najnowszy Whiplash. Jest to debiut reżyserski Dana Gilroya, który do tej pory zajmował się pisaniem scenariuszy. Odpowiadał za nie przy następujących produkcjach: Free Jack, Eskorta, Podwójna gra, Magia uczuć oraz Dziedzictwo Borna. Zapewne ze względu na wprawę w pisaniu scenariuszy, biorąc się za reżyserię, wziął na warsztat swój własny tekst. Do projektu zaangażował swojego brata bliźniaka, Johna Gilroya, z którym współpracował już wcześniej przy Dziedzictwie Borna, reżyserowanym przez trzeciego z braci, Tonego Gilroya. Z debiutami bywa różnie, jednak efekty mogą być w zasadzie dwa. Albo film okaże się kiepski i reżyser zmiażdżony krytyką będzie musiał dołożyć wszelkich starań, by nie popełnić już tych samych błędów, albo film okaże się dobry i reżyser zostanie okrzyknięty najlepiej zapowiadającym się reżyserem, film najlepszym debiutem i wówczas będzie działał pod presją, by jego kolejny film był przynajmniej tak samo dobry jak debiut. Jak to wyszło w przypadku Dana Gilroya? Wolny Strzelec już od pierwszych chwil przekonuje nas, że nie jest typowym dziełem, jakie zwykliśmy otrzymywać z USA. Film otwiera sekwencja statycznych ujęć autorstwa Roberta Elswita, przedstawiających nocne krajobrazy Los Angeles. Towarzyszy im muzyczny motyw przewodni filmu, autorstwa Jamesa Newtona Howarda. I już wtedy możemy odczuć, że mamy do czynienia z wartościowym, dojrzałym filmem. Reżyser nie marnuje czasu i już od pierwszych chwil buduje mroczny i tajemniczy klimat, z którego nie będzie chciał wypuścić widza już do samego końca seansu. W filmie występuje wiele postaci, jednak całość wydarzeń i emocji, jakie rządzić będą widzem, ogranicza się do trzech z nich. Film nie bawi się w żadne poboczne wątki, przez co jest w stanie w całości skupić się na opowiadanej historii. Wszystko, co wykracza poza nią, stanowi domysły. Wzmaga to aurę tajemniczości, na jakiej ewidentnie zależało twórcom. Nie uświadczymy tutaj typowej ekspozycji, która w precyzyjny, acz pretensjonalny sposób wyjaśniłaby nam, kto jest kto, jaki jest i po co. W Wolnym Strzelcu otrzymujemy jedynie kilka zdań wstępu, a całą resztę opisów odgrywają bohaterowie, ich naturalne i pełne chemii dialogi oraz znakomita gra aktorska. Jake G. Jelen Hulehej. Od twórca głównej roli spisał się tu wyśmienicie, kreując magnetyzującą, intrygującą, a odpychającą jednocześnie postać Louisa Bluma, tytułowego Wolnego Strzelca. Pozostałe dwie z ważnych postaci, o których już wspomniałem, grane są przez Riza Ahmeda oraz René Russo, prywatnie żonę reżysera. Ich bohaterowie doskonale uzupełniają portret głównego bohatera. Fabuła jest niezwykle wciągająca i angażująca. Została opowiedziana niebywale równo, przez co ani na moment nie pomyślałem, żeby spojrzeć na zegarek. W sumie ani na moment nie pomyślałem, że znajduję się w kinie, a nie w Los Angeles, biegając z kamerą w pogoni za sensacjami, za Jackiem... Chociaż rozwiązanie akcji można by uznać za odrobinę niesatysfakcjonujące i delikatnie urwane, to cała reszta gra tu perfekcyjnie. Napięcie rośnie z każdą minutą, by osiągnąć apogeum w punkcie kulminacyjnym, wprawiającym w osłupienie. Poza świetnym scenariuszem i znakomitą reżyserią, niebywałą siłą filmu jest jego warstwa techniczna. Zdjęcia Roberta Elswita podkreślają klimat całej opowieści, idealnie obrazując nocne życie wielkiego miasta. Kamera często koncentruje się na głównym bohaterze, dzięki czemu staje się dla widza, pomimo jego odpychającego zachowania, na swój sposób fascynujący. Muzyka Jamesa Newtona Howarda świetnie uzupełnia Wolnego Strzelca. Nie ma jej w filmie dużo, jednak tam, gdzie się pojawia, zupełnie jak zdjęcia, podkreśla atmosferę. Niestety przegenialnej piosenki ze zwiastuna nie uświadczymy. Jednak to, co nam serwuje kompozytor, jest całkowicie wystarczające i satysfakcjonujące. Jednak co z tego, że piosenka ze zwiastuna świetna, jeśli sam zwiastun woła o pomstę do nieba? Po raz kolejny stykam się z przypadkiem, kiedy mówię zdecydowanie za dużo. Jeśli jeszcze nie widzieliście, zdecydowanie odradzam.
Dodatkowo, przy Wolnym Strzelcu skupia się on na warstwie sensacyjnej filmu, w związku z czym można odnieść wrażenie, że jest to film o pościgach i strzelaninach. Jednak jest zupełnie inaczej, dlatego radzę wam, unikajcie zwiastuna, a film zobaczcie koniecznie. Zwłaszcza jeśli należycie do tej grupy osób, która lubi oglądać filmy ze względu na to, że dostały one jakieś nagrody. Bowiem możecie być pewni, Jake ma spore szanse na zdobycie wielu ważnych nagród, w tym Oscara.